Witajcie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was pomysł na pyszny sernik Stracciatella. Sernik bez pieczenia, bardzo szybki i prosty w wykonaniu. Nowych widzów witam i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Lista składników i wykonanie również na moim blogu. Link pod filmem. Zaczynamy od tego, że do miseczki sobie sypujemy żelatynę, a następnie zalewamy bardzo gorącą wodą i sobie to dokładnie ze sobą mieszamy, no i odstawiamy, aby przestygło, ale oczywiście musi być cały czas wodniste. Następnie układamy sobie w naszej tortownicy biszkopty. Ja mam tortownicę o średnicy 26 cm. No i teraz zabieramy się za masę. Wrzucamy sobie do miseczki naszą śmietanę kremówkę oraz cukier puder. A następnie do tego jeszcze cukier wanilinowy, no i to sobie wszystko razem dokładnie mieszamy, aby nam się fajna taka właśnie śmietanka ubiła. Gdy mamy śmietankę zubitą, dodajemy sobie twaróg, no i dalej sobie to ze sobą wszystko mieszamy, ale wiecie, nie należy robić tego zbyt długo, tylko do połączenia składników. Bierzemy sobie teraz z miseczki kawałeczek naszej masy, mieszamy z żelatyną, oczywiście już schłodzoną, aby wiecie, nic się nam nie zważyło. No i tak przygotowaną mieszankę sobie wlewamy właśnie do naszej misy, no i sobie jeszcze to jeszcze ze sobą łączymy, aby się właśnie składniki połączyły. Kiedy mamy już gotową masę, dodajemy sobie pokrojoną czekoladę na takie dość duże kawałeczki i mieszamy sobie to wszystko ze sobą, ale ja już mieszam tutaj łyżką, nie mikserem. I kiedy sobie to wszystko dokładnie wymieszamy, wylewamy to sobie na nasze biszkopty. No i wiecie, równomiernie sobie tutaj robimy, aby wszystko było fajnie. No i teraz, kiedy mamy już naszą masę gotową, układamy sobie delikatnie nasze biszkopciki dookoła. A później, kiedy to zrobimy, bierzemy sobie kakao i sobie posypujemy, tak powiedzmy, dość obficie po całej właśnie powierzchni naszych biszkoptów. No i teraz nasze ciasto jest gotowe, chciałoby się już zjeść, ale niestety musimy jeszcze go schłodzić i to naprawdę porządnie. Ja zawsze chowam na całą noc do lodówki, a później już nasz sernik jest gotowy. Bardzo szybki, prosty wykonanie, ja Wam polecam ten przepis, bo naprawdę warto i myślę, że jeśli go zrobicie, to Wam posmakuje. Jeśli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, skomentuj, a jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Dziękuję za oglądanie.